Dobry wieczór, po krótkiej przerwie, po komunikacie, który otrzymaliśmy dzisiaj od zarządu Mieszka Gniezno. Witam Marka Szczepanowskiego. W tej chwili jako inspektora do spraw sportu, szkolenia dzieci i młodzieży przy Urzędzie Miasta Gniezna, raczej w Urzędzie Miasta Gniezna. Dobry wieczór Państwu. Problemów sporo jest, jeżeli chodzi o Twój wydział, referat inspektora do spraw sportu, bo nie dajmy się tutaj czarować. Pieniędzy trochę jest mało, jeżeli chodzi o to szkolenie. Jak wygląda szkolenie dzieci i młodzieży w Gnieźnie i związane z tym problemy, poza finansowymi? Myślę, że najważniejszym w sporcie dziecięcym i młodzieżowym to jest jednak zapał, ochota do treningu. Pieniądze są jak najbardziej sprawą ważną, istotną, ale w moim przekonaniu jest sprawą drugoplanową. Pierwszoplanową sprawą to jest zaangażowanie młodzieży, ochota do uprawiania sportu, a rolą takich osób jak ja, osób dorosłych generalnie, czy to trenerów, instruktorów, działaczy sportowych, przede wszystkim rodziców również, jest stworzenie warunków do uprawiania tego sportu, a więc od rodzica zależy, czy dziecko będzie chciało uprawiać sport, od rodzica zależy to, żeby opłacić uczestnictwo w sporcie, od rodzica zależy też to, żeby kupić mu jakiś sprzęt sportowy, zabić na zajęcia, odebrać po zajęciach, a przede wszystkim również interesować się wynikami swojego własnego dziecka w tym sporcie. Od samych dzieci oczywiście zależy też ten wynik sportowy, sukces, ale nie on jest chyba najważniejszy. Najważniejszy jest ta sfera jakby wychowania poprzez sport, sfera oczywiście aspekt zdrowotny, to są najważniejsze sprawy. Natomiast oczywiście finanse zawsze budzą dużo emocji. W Polsce generalnie w tej chwili jest sytuacja nieźle, jest duże bezrobocie. Tak naprawdę są inne problemy niż te problemy sportowe. One są owszem istotne, nas bardzo interesujące, ale trzeba zrozumieć prezydenta miasta i radnych naszego miasta, którzy borykają się z dalekimi, daleko ważniejszymi problemami często, choć sport jest takim również ważny. No to emocje oczywiście przyjdzie od tych środków, każdy uważa, że jego klub, jego zawodnicy są najlepsi, najważniejsi. Ale to, jak powiedziałem, no, wszystko zależy od dobrej woli, dobrej relacji. Marku, Urząd Miasta przyznaje też stypendia dla młodych sportowców. Czym one są uwarunkowane i jaką wysokością tutaj one też, jak to wygląda? Rada Miasta naszego Gniezna przyjęła kiedyś uchwałę o nagradzaniu poprzez stypendia sportowe wyróżniającym się gnieźnianom. Takie stypendium sportowe corocznie prezydent przyznaje. Odbywa się to w bardzo uroczystej atmosferze w Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezydent wręcza te stypendia, takie jakby certyfikaty. Stypendium, aby dostać, trzeba po pierwsze być mieszkańcem Gniezna, reprezentować klub gnieźnieński, który jest zarejestrowany na terenie miasta naszego. Trzeba mieć poniżej 18 lat. Trzeba przede wszystkim osiągnąć wysoki wynik sportowy, który upoważnia do takiego stypendium. I pomimo tych wszystkich aspektów zgłasza się więcej osób, które spełniają kryteria i prezydent powołuje specjalną komisję. Ta komisja dyskutuje często burzliwie, komu takie stypendium przyznać, a komu nie. No i potem jest, tak jak powiedziałem, ta uroczystość, stypendia są przyznawane. Jesteśmy ponownie na wizji, przepraszamy bardzo. Przyszły zawodniczki prosto z treningu. Trudno nas tutaj znaleźć, więc dwie minutki musieliśmy zrobić przerwę. Wracając, Marku, do naszej rozmowy, skończyliśmy o stypendiach. Chyba ten temat został tak w miarę wyczerpany, Twoim zdaniem? Myślę, że tak. Skoro wyczerpaliśmy temat stypendiów, w poniedziałek, wtorek gościliśmy przedstawicieli Medanu Gniezno i MKK Gniezno, czyli piłka futsal kobiet oraz piłka koszykówka mężczyzn. Naszym kolejnym punktem klasy sportowe w Gnieźnie. Bardzo, bardzo by chcieli, aby pewnie też byś chciał, bo zajmujesz się koszykówką na co dzień, żeby takie klasy powstawały. W końcu te pieniądze to są
to nie są miejskie pieniądze, tylko to są ministerialne pieniądze na otwieranie klas. Jak to wygląda? Bo na razie mamy piłkę ręczną w Gnieźnie. Radni naszego miasta kiedyś przyjęli uchwałę o strategii rozwoju kultury fizycznej w naszym mieście i jednym z zapisów tejże uchwały, tej strategii jest właśnie to, aby tworzyć klasy sportowe w szkołach podstawowych i żeby kontynuować takie klasy sportowe również w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych. Chodzi o stworzenie takiego spójnego cyklu treningowego dla młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Na razie, na chwilę obecną w Gnieźnie tylko piłka ręczna dziewcząt ma klasy sportowe w szkole podstawowej numer 12, gdzie potem dziewczęta kontynuują naukę w gimnazjum numer 3. Czynione są starania owszem o to, żeby takie klasy sportowe były również w innych dyscyplinach sportu. Między innymi wiem, że bardzo o to zabiegają hokeiści na trawie. Chciano by, żeby były klasy piłkarskie, oczywiście koszykarskie. Subwencja oświatowa, jaka, że tak powiem, jest do Gniezna przekazywana, jest wyższa na taką klasę sportową, bo też i są koszty takiej klasy sportowej. Przypomnę tylko, że obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego mamy w tej chwili 4 w tygodniu, a klasa sportowa takich godzin ma 10 i za te 6 godzin dodatkowych trzeba po prostu też mieć na to środki, żeby zapłacić chociażby nauczycielowi. Z tym, że tak jak powiedziałem, nie jest to jakiś duży problem finansowy, aż tak duży, żeby takie klasy nie mogły powstać i przypuszczam, że w niedalekiej przyszłości takie klasy będą powstawały. Tutaj Arkadiusz Konowalski i Tomek Konowalski, oni są nauczycielami w szkole i właśnie deklarowali chęć właśnie pomocy w prowadzeniu takich zajęć właśnie koszykarskich. Oni nie tylko deklarują chęć, tylko oni już jakby realizują chociażby poprzez to, że i dziewczęta, i chłopcy trenują w klubach sportowych, a chodzą razem do gimnazjum i tam mają godziny wychowania fizycznego właśnie akurat z panem Tomaszem. Jest to taki trochę półśrodek, ale jest to, myślę, dobra inicjatywa, dobra sprawa, bo w ten sposób i zawodnicy, i zawodniczki mają codziennie kontakt z koszykówką. Ja przypomnę, dzisiejszym pierwszym naszym gościem jest Marek Szczepanowski, inspektor do spraw sportu w Urzędzie Miasta Gniezna. Jeżeli są jakieś pytania do niego, 665-094-020, tylko za pośrednictwem SMS-ów, telefony do głosowania przyjmujemy w przerwach. Również na ten sam numer 665-094 można podawać kandydatury, znaczy głosy oddawać na kandydatów do plebiscytu sportowca i trenera roku. Tutaj jeszcze, jak już jesteśmy w problematyce koszykówki, chciałbym się cofnąć do problematyki futsalu kobiet, bo obiecałem im, że porozmawiam tutaj z Tobą na temat ich działalności. To jest jedyna drużyna żeńska, jeżeli chodzi o piłkę futsalową, czyli piłkę nożną kobiet. Mają ten problem, że chcieliby prowadzić młodsze zawodniczki do nauki, ale niestety mają z hali możliwość korzystania 2 razy w tygodniu, z czego raz o 21:30. Jak to byś tutaj podsumował? Nie mogą dzieciaków przyjąć, bo rodzice fizycznie nie przyprowadzą dzieci tak późno na treningi, no i tylko 2 razy w tygodniu mają halę. Ja wiem, jest to dyscyplina, która wymaga hali dużej, więc jeśli chodzi o Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, posiada tylko halę na Paczkowskiego, która, że tak powiem, ich interesuje. Przypomnę tylko, że w hali na Paczkowskiego jeszcze trenują piłkarki ręczne, trenują hokeiści na trawie 2 klubów. No tam jest dość tłok spory. Jest hala wykorzystana maksymalnie. W lipcu lub w sierpniu każdego roku w urzędzie odbywa się zebranie prezesów klubów, osób zainteresowanych wynajęciem hali sportowej, zawsze burzliwe. Tam dokonuje się tego podziału i tak przypadło, że medal ma takie godziny w takich terminach. Co mogę powiedzieć? Na pewno wszyscy chcieliby, żeby było tego więcej. No, będzie budowana kiedyś hala, ale wiadomo, wszyscy na to czekamy. Wiadomo, że to ich interesuje teraz i tutaj, dziś,
a nie w przyszłości. Problem hal polega też na tym, że Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji jakby wynajmuje hale dla klubów sportowych, które mają podpisaną umowę o szkolenie dzieci i młodzieży za przysłowiową złotówkę. I tutaj są wszyscy zainteresowani, żeby płacić symboliczne pieniądze. Natomiast wynajęcie w szkołach na przykład już nie można za złotówkę, tylko trzeba płacić pełną stawkę, pełną odpłatność. To, że jest za złotówkę, to często kluby, ja nie mówię akurat o Medanie, ale generalnie kluby często zapominają, że jest to forma dotacji. Przecież hale trzeba ogrzać, hale trzeba oczyścić, zatrudnić ludzi, kosztuje ciepła woda, tak, prąd, oświetlenie i to wszystko, te koszty ponosi Urząd Miejski. I często koszty, które Urząd ponosi, dając tą halę za złotówkę, są wyższe niż dotacja, którą udziela klubowi. Dobrze. W Gnieźnie mamy basen. Już od bardzo, bardzo dawna, od kilkunastu lat został on odnowiony. Urząd Miasta wprowadził program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych. Jak to wygląda w życiu? Wygląda to w ten sposób, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza corocznie konkurs ofert na naukę pływania dla dzieci klas drugich i trzecich szkół podstawowych. My do takiego konkursu przystępujemy i jak na razie udawało się zawsze dotacje otrzymać i wtedy otrzymujemy środki z ministerstwa, dokładamy swoją część obowiązkową i za te pieniądze po pierwsze opłacamy jakby basen, opłacamy instruktorów nauki pływania, którzy mają pełne kwalifikacje do tego i mają jakby zdolności do pracy z małymi dziećmi, co w nauce pływania jest bardzo istotną rzeczą. I dzieci odbywają 20 lekcji nauki pływania według wspólnie przyjętego programu nauczania. Czy to jest wystarczająca ilość? Wystarczająca na tyle, żeby dziecko nauczyło się pływać. Na koniec jest uroczyste wręczanie certyfikatów specjalnych. Wręcza to zawsze prezydent. Zawsze prezydent zapyta dzieci, czy nauczyły się pływać. Dzieci, no wiadomo, jak to dzieci, są bardziej uzdolnione sportowo, inne mniej, ale no nie zdarza się tak, że... Ostatnio widzieliśmy się tutaj wspólnie z prezydentem podczas wręczania certyfikatów w grudniu, chyba to było gwiazdkowe, tak? To razem kolędy nawet dzieci zaśpiewały. Tak jest, bo było to w okolicach przed świętami Bożego Narodzenia, więc taki był nastrój świąteczny. Są dwie tury zawsze tego, taka wiosenna, która rozpocznie się teraz w marcu, a skończy w czerwcu i potem jakby w drugim półroczu zaczyna się we wrześniu, kończy się w grudniu. Jak wygląda wdrażanie i realizacja zajęć z WF-u, czyli zajęć wychowania fizycznego? Czy macie wystarczającą liczbę nauczycieli, którzy na przykład, tak jak ma Arkadiusz Konowalski, uczy koszykówkę, nie mając na przykład klas tych sportowych, czy jakoś to jest realizowane? Przede wszystkim trzeba... Chociaż po cichu. Przede wszystkim trzeba sobie wyjaśnić, że wychowanie fizyczne a sport to są dwie różne sprawy. One są bardzo pokrewne, ale wychowanie fizyczne jest to przedmiot nauczany w szkole, który ma swoje cele i jakby obowiązkowy jest dla wszystkich uczniów. A do sportu trafiają dzieci czy młodzież, która po pierwsze chce, po drugie jakby ma predyspozycję do tego, żeby sport uprawiać. Oczywiście nauczycieli wychowania fizycznego w Gnieźnie jest wystarczająca ilość. Zresztą długa jest też liczba nauczycieli, którzy nie mają pracy i czekają na tę pracę. W związku z czym no, tutaj nie ma jakby problemu. Natomiast możemy mówić też o warunkach do uprawiania, do prowadzenia tych obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. One się poprawiają. Muszę przyznać, że wszyscy są bardzo dumni z tego, że chociażby w miesiącach letnich, wiosenno-letnich czy wczesnojesiennych, każda szkoła ma niezłe warunki, bo ma boisko ze sztuczną nawierzchnią, co w innych miejscowościach jest rzadkością, a u nas w każdej szkole takie boisko jest. Natomiast nie w każdej szkole niestety są wystarczające warunki do uprawiania sportu, do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w miesiącach takich zimowych. Hala sportowa teraz powstała nowa przecież w szkole podstawowej numer 2, jest bardzo ładna
i tu jest już jakiś plus. Jest zaprojektowana i rozpoczęta będzie budowa w tym roku hali w gimnazjum numer 1. Także te warunki się cały czas poprawiają. Są szkoły jeszcze, które w ogóle nie mają sali, jak szkoła podstawowa numer 6, ale z kolei ma dobrą lokalizację, bo jest blisko hali na Jolenty i basenu i tam część zajęć prowadzi, nie tylko w klasach starszych, ale też w klasach młodszych. Marku, ostatnie pytanie do ciebie. Urząd Miasta dużo organizuje imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, a skupmy się na tych sportowych. Szkoły między sobą rywalizują w mistrzostwach Gniezna, mistrzostwach powiatu, potem w dalszych imprezach. Jak wygląda system zawodów szkolnych w Gnieźnie? Wygląda w ten sposób, że Urząd Miejski zleca realizację takiego obowiązkowego systemu zawodów Szkolnemu Związkowi Sportowemu Ziemi Gnieźnieńskiej i jakby najniższej rangi zawody to są mistrzostwa Gniezna, mistrzostwa gminy, w naszym przypadku mistrzostwa naszego miasta, które stanowią eliminację do mistrzostw powiatu, następnie do mistrzostw rejonu poznańskiego, to jest dawne, dawne województwo poznańskie bez Poznania, tak można powiedzieć. No i zwycięzcy awansują coraz dalej. W niektórych dyscyplinach kończy się to na mistrzostwach wielkopolskich, szkolnych, a w niektórych dyscyplinach aż do mistrzostw polskich. Na przykład w ubiegłym roku szkoła podstawowa Skłodzka w dyscyplinie niebazłowiskiej wygrała mistrzostwo swojej gminy, mistrzostwo powiatu gnieńskiego, tego rejonu, mistrzostwo wielkopolskich w Pioniszku i pojechała na mistrzostwa Polski. Mówimy o koszykówce. Tak, koszykówce dziewcząt, gdzie zajęła 6 miejsce w Polsce w tych rozrywkach szkolnych. No, wiadomo, rozrywki szkolne, a klubowe to są trochę dwa różne światy. Ale skądś te dziewczęta potem są wyłapywane, te lepsze? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No tutaj też biegi bardzo mocno są prężnie działające. Zawsze na koniec września odbywają się mistrzostwa Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego w biegach przełajowych, zawsze w stadionie Ogieru na ulicy Kościołowskiej. Tam bierze udział, myślę, że około 1000 dzieci, młodzieży z całego naszego powiatu. Zresztą myślę, że bardzo fajna, to biegi niepotrzebne. Tak, no miałem okazję uczestniczyć kilkakrotnie, także na pewno. Coś na zakończenie, coś, co byś chciał jeszcze dodać? Wyczerpaliśmy? Myślę, że to jest temat rzeka i można by nieskończoność. No na pewno będziemy się widywać, w razie jakichś pytań. Nasza telewizja dopiero jest w fazie rozwoju, ale w razie czego jest tutaj nagrane. Wcześniej mieliśmy tutaj Władka Rewersa, który jest też inspektorem do spraw sportu. Teraz gościmy Marka Szczepanowskiego. Na chwileczkę zrobimy 5 minut przerwy. W tym czasie do studia już przybyły zawodniczki basketu i Marek za chwileczkę przeobrazi się z inspektora na prezesa TS Basket Moc Gniezno i głównym tematem będzie koszykówka dziewcząt.